Śmierć hiperhaczy nadeszła dosyć szybko, to znaczy, kiedy zmieniły się przepisy rajdowe pod koniec lat 90. w WRC, to nikt nie potrzebował takich samochodów jak ten. Czyli kompaktowych rajdówek, które z powodu homologacji wylądowały na drodze. I auta te swoimi umiejętnościami były w stanie upokorzyć sportowe maszyny. Dlatego nazwałem je hiperhaczami. W opisie masz link do tej historii. Te samochody stworzone zostały do grupy A i z każdą ewolucją stawały się coraz ostrzejsze. I jakby tak dalej się rozwijały, to można by je zacząć porównywać do B-grupowych potworów. No ale jak już wspominałem, przepisy rajdowe się zmieniły, więc ich produkcja stała się nieopłacalna i modele te musiały odejść. Okej, pojawili się drogowi następcy, ale tamte modele to były prawdziwe dzikusy, a następcy... Zresztą, ocej sam. To jest słynna Delta HF Integrale Evo 2, a to jest następca. Okej, jest logo HF, jest silnik 2.0 i moc 190 koni, ale grzeczne nadwozie i napęd tylko naprzód. To jest Ford Escort RS Cosworth, czyli szeroki, agresywny, dopakowany spoilerami, a to jest jego następca. Focus RS, przy którym Ford spędził wiele czasu, aby nadać mu agresywnego sznytu. Ale przy eskorcie jest zbyt grzeczny. No i napęd naprzód sprawił, że nie można go nazwać hiperhatchem. No ale w Fordzie przynajmniej się starano, bo Japonia totalnie sobie odpuściła. Szczególnie Europę. No bo popatrz na ten ogromny wlot w Nissanie Sunny GTI R. A teraz popatrz, co dostaliśmy potem. To jest jego następca, Almera. I nie było już żadnej hot wersji. Przynajmniej u nas. W Japonii dostali model homologacyjny, ale nie przygotowany do rajdu, więc zapomnij o napędzie na 4 koła. Taki był w homologacyjnym modelu Mazda 323 GT, ale po zmianie przepisów została nam tylko nazwa 323, bo Mazda stała się grzecznym, nudnym kompaktem z napędem naprzód. To był koniec hiperhatchy. No prawie. Prawie, bo Volkswagen postanowił podejść do tego tematu z zupełnie innej perspektywy i tym samym stworzył zupełnie nową kategorię kompaktów. Jaką? Nazywam się Grzegorz i zaraz Ci opowiem o tym, jak Volkswagen stworzył pierwszego kompaktowego slipera. Choć ja bym powiedział, stworzył pierwszego, prawdziwego slipera. Kropka. No a cała historia jest rozwinięciem poprzedniej części, którą linkuję w opisie. I nie jest to także nasza ostatnia część, więc pamiętaj o subie i dzwonku. No i pamiętaj także, że to nie jest normalna historia, ale historia z innej perspektywy. Pewnie znasz takie sceny z filmów, gdzie mamy bandę bandziorów, którzy swoją postawą, zachowaniem pokazują dominację. Taka grupa, która tylko szuka zaczepki i czeka, aż ktoś ich sprowokuje. No i gdzieś tam znajduje się tak zwany pan nikt, gość, którego można określić jako ofiarę. Ale jak przyjdzie co do czego... I'm gonna f*** you up. Czyli jak przyjdzie co do czego, to rozwala wszystkich cwaniaków w drobny mak. I dokładnie tak samo jest z tak zwanymi sliperami w motoryzacji. Bo sliper to samochód, który prezentuje się jak każde inne auto. A jak przyjdzie co do czego, to inni kierowcy drapią się po głowach i zastanawiają, jakim cudem nie potrafią go dojść na autobanie. I takim świetnym przykładem jest Mercedes W124, który jak na swoje lata miał nowoczesny styl. Ale to Mercedes, więc jego miejsce to prawy pas autobany. No ale inżynierowie Mercedesa włożyli do niego V8. W sumie to inżynierowie Porsche. Link do filmu masz w opisie. Chodzi o to, że ten samochód dostał muskularne V8. Ale nie było po nim tego widać. 500e prezentował się praktycznie jak każdy inny W124 i to jest właśnie sliper. Auto, które nie wygląda na twardziela, ale nim było. No ale patrząc na to z innej perspektywy, to była limuzyna. To był Mercedes, więc te samochody z założenia były stworzone na autobany. Dlatego widok szybko jadącej limuzyny to nie było wielkie zaskoczenie. Co innego auto kompaktowe. Okej, pojawiły się hot hatche, ale one jedynie potrafiły napsuć krwi właścicielowi sportowego auta na krętej drodze. Bo na autobanie brakowało im pary. Miały za małe silniki, za mało mocy. Okej, potem pojawiły się homologacyjne modele do grupy A, tak zwane hiperhatche. Tylko że te samochody krzyczały do każdego, z jakiego świata pochodzą. Muskularne nadkola, wielkie wloty, gigantyczne spoilery. Tutaj nie musiałeś się znać na motoryzacji, ale od razu wiedziałeś, z czym masz do czynienia.
Od razu wiedziałeś, że to jest jakaś tam specjalna wersja z mocnym silnikiem pod maską. Zero dyskrecji. No a teraz dla kontrastu popatrz na ten model, który jest w emeryckiej wersji pięciodrzwiowej. Emeryckiej, bo może dziś pięciodrzwiowy kompakt to standard, ale w latach 80. czy 90. hot wersja musiała mieć trzy drzwi. A tutaj mamy rodzinny, nudny typ nadwozia. Owszem, są większe felgi, jakiś tam inny grill i niebieska ramka. Ale poza tym to zwykły Golf. Wersja, po której niczego się nie można spodziewać. Ale to nie jest zwykły Golf, bo ta niebieska ramka coś nam mówi. Dokładnie to logo, gdzie jest napis Motorsport. Widzisz, ten dyskretny samochód był pomysłem szefa działu Volkswagen Motorsport, Klausa Petera Rozuriusa, który, jak sam mówił, pomysł polegał na tym, żeby mieć ładnego, elegancko wyglądającego, seryjnego Golfa bez zewnętrznych przeróbek, ale z dużą dozą fascynacji pod maską. I faktycznie była fantazja pod maską, ponieważ Golf Rally miał silnik 1.8 ze sprężarką i w tym grzecznym modelu także był silnik 1.8 z mechaniczną sprężarką Gelader. Różnica była taka, że tutaj jest głowica DOHC, a nie SOHC, jak w Golfie Rally. Tym samym model ten dostał zastrzyk mocy. Zamiast 160 zrobiło się 210. A Golf ten pojawił się w 89 roku i w tym czasie nie było Forda Focusa RS Cosworth'a, a Lancia Delta HF Integrale 16V miała 200 koni. Więc to nie był jakiś tam zwykły Golf. To był super Golf. Choć ja bym go nazwał hiper Golf, bo tutaj także był napęd na 4 koła, a oficjalnie mówili na niego G60 Limited. I faktycznie był limitowany, powstało tylko 70 sztuk tej wersji i tylko dla specjalnych klientów. I to jest ważne w naszej historii. Tylko dla specjalnych klientów. To znaczy ten model nie miał premiery na targach, nie był reklamowany, nie był oferowany u dealerów i prawdopodobnie nie pojawił się żaden prospekt o nim. Więc kiedy spotkałeś go na drodze, to myślałeś, że to zwykły Golf. A jak przyszło co do czego, to rozwalił cię na drobny mak. To był właśnie prawdziwy sleeper, bo powstał przed erą hiper hatchy, wyglądał jak pan nikt i nie było o nim żadnych informacji. A pod spodem miał napęd na 4 koła i 210 koni. Tylko 20 mniej niż Porsche 911 serii G, które było jeszcze w produkcji. Pierwszy prawdziwy drogowy sleeper. No i także inspiracja dla tego, co miało nadejść później. Golf G60 Limited był prawdziwym sleeperem, auto, które było jak jakiś bohater z komiksu, bo nikt o nim nic nie wiedział, a swoimi zdolnościami był w stanie zaskoczyć każdego. Ale to także miał być tylko pojedynczy wybryk, to znaczy nie myślano o jego następcy. No ale na szczęście dla nas w latach 80. Volkswagen miał także spory problem ze swoim sportowym autem. Chodzi o model Sirocco, który w sumie był Golfem 1 w seksownym stroju. Ale dla Volkswagena to był wielki sukces i dlatego postanowiono zrobić jego następcę. Tym razem jednak zamiast na podwoziu z Golfa 1 miał powstać na podwoziu z Golfa 2, bo miał być nowocześniejszy, bardziej wypasiony. I gdzieś tak w połowie pracy nad nim stwierdzono, że to się nie uda. To znaczy auto dokończą, ale będzie dużo droższe od poprzednika, więc stwierdzili, że zmienią perspektywę, czyli zrobią następcę Sirocco, a ten powstał na bazie poprzednika, czyli to będzie taki większy lifting, znowu ten nowy model. To będzie projekt Halo, czyli samochód, który pokaże światu technologię Volkswagena. Więc ten model dostał nową nazwę Corrado oraz kosmiczny spoiler. Wysuwany, a to było coś, czego nie widywało się w tej klasie samochodów w tamtym czasie. I to właśnie do Corrado stworzono także silnik G60, czyli czterocylindrowy 1.8 ze sprężarką Gelader o mocy 160 koni. Corrado dostało to, co najlepsze, bo to przecież miała być wizytówka firmy. Problem tylko był taki, że ten samochód przez całą swoją technologię mocno przytył. Miał 200 kg więcej niż Sirocco, więc był wolniejszy do setki od najmocniejszej odmiany Sirocco. Niemcy mieli problem. Musieli poszukać jakiegoś rozwiązania i jednym z pomysłów było włożenie do Corrado tego samego silnika, który był w Golfie G60 Limited. I takie zlecenie otrzymał Volkswagen Motorsport i jak widać wywiązali się z zadania, bo powstały dwie takie wersje, gdzie problem braku mocy został rozwiązany. No ale Volkswagen chciał, aby jego wizytówka była postrzegana jako takie Gran Turismo, a w tym wypadku cztery cylindry psują charakter. Więc ostatecznie zrezygnowano z tej opcji i skupili się na czymś bardziej prestiżowym,
na 6 cylindrach. I tutaj także mieli problem, bo z jednej strony mogli pożyczyć silnik od Audi, które właśnie przygotowało nową jednostkę do Audi 100. No ale setka to wielka limuzyna, więc ma sporo miejsca pod maską, a Corrado miało przecież komorę silnika z Golfa 2. Do tego silnik w Audi ułożony był wzdłużnie, a tutaj poprzecznie, więc nie ma opcji na takie rozwiązanie. Kolejna ślepa uliczka. No ale jak wiemy, Niemcy to Niemcy i oni jak coś postanowią, to bez względu na koszta brną do celu. I szukali dalej. I tak trafili do Włoch. Znaleźli rozwiązanie, które było w modelach Lancii już w latach 20. poprzedniego stulecia. A chodzi o silnik V4. Tylko, że to było takie V4 z innej perspektywy. Bo tutaj cylindry nie pracowały jak w klasycznej V-ce, czyli daleko od siebie po przeciwnych stronach. One były bardzo blisko siebie. I taką jednostkę Lancia rozwijała do lat 70. i ostatecznie wylądowała w modelu Fulvia. I to było to, czego szukał Volkswagen. I nie chodzi o fantastyczne brzmienie, ale o wymiary. Bo dlatego, że cylindry pracowały blisko siebie, to silnik był bardzo kompaktowy. Więc skopiowali takie rozwiązanie, choć ja bym powiedział, rozwinęli go, tworząc swój 6-cylindrowy silnik. Nazwali go VR6, bo to było połączenie dwóch światów, V-ki oraz rzędówki. A rzędówka z niemieckiego to Ryan. Znowu 6 odnosiło się do cylindrów. I tak wyglądał jego blok, czyli mamy cylindry w układzie V, ale jedna głowica jak w silnikach rzędowych. Połączenie dwóch światów. Z tym, że tak naprawdę VR oznaczało co innego, bo pamiętaj, że Niemcy, oni nie używają wymyślnych nazw, ale specjalistycznego słownictwa. I VR w tym przypadku oznacza Verkürzt-Reihenmotor, czyli skrócony silnik rzędowy. Bo przecież tego właśnie szukali. Silnika 6-cylindrowego, ale na tyle krótkiego, aby zmieścił się pod maskę Corrado, gdzie przypominam, musiał być ułożony poprzecznie. I się zmieścił. Ale nie odbyło się bez przeróbek, bo ze względu na masę musieli zastosować tutaj zawieszenie z Golfa 3 i trochę poszerzyć nadwozie z przodu. Ale to nie jest ważne, bo w końcu Volkswagen miał swoją wizytówkę. Miał auto Halo, którego nikt nie chciał. Silnik VR6 miał debiut w 91 roku w dwóch samochodach, w Passacie jak i Corrado, z tym, że była tutaj pewna różnica. Passat dostał odmianę o pojemności 2,8 litra i mocy 174 konie, znowu Corrado miało 2,9 litra i moc 190 koni. Pewnie dlatego, że Corrado miał być wizytówką marki i faktycznie nią było. Bo nie dość, że teraz było szybkie, to także odpowiednio brzmiało. I tutaj trzeba wyjaśnić jedną kwestię. Ten silnik nie brzmi, bo to nie jakaś tam 4-cylindrowa rzędówka. Ten silnik grał symfonię. I tym oto sposobem Volkswagen rozwiązał swój problem, czyli zaoferował projekt Halo, piękne, szybkie coupé z unikalnym silnikiem. Auto, po które ustawiały się kolejki do salonów. I tutaj pojawił się problem. Corrado już w podstawowej wersji było mega drogie, a teraz po dołożeniu silnika VR6 stało się kosmicznie drogie. I praktycznie nikt go nie kupował. A do tego marnowała się technologia, nad którą pracował Volkswagen. Więc grzechem by było nie oferować tego VR6 pod maską innych modeli. I tak w 92 roku silnik ten zawitał także pod maskę Golfa 3. Z tym, że to była ta słabsza wersja 2.8 o mocy 174 koni. No i co ważne, jeśli chodzi o styl, to wzorowano się na Golfie 2 G60 Limited. Czyli zamiast krzykliwych dodatków jest elegancja i dyskrecja. Jest to następca G60 Limited. No prawie. Prawie, ponieważ Golf VR6 był trochę ułomny w porównaniu do G60 Limited, bo miał napęd tylko na przód, który owszem, pasował do takiego GTI, bo to z założenia miał być huligan, a VR6 miał być czymś innym. Miał być takim sliperem, takim Gran Turismo w kompaktowym nadwoziu. Ale z mocno obciążoną przednią osią i tylko przednim napędem był trochę jak gentleman, który wypił o jedną szklankę whisky za dużo. Wiesz, co mam na myśli. No i na szczęście w 1994 roku Volkswagen rozwiązał ten problem, łącząc napęd na 4 koła synchro z silnikiem VR6. I co ważne, z tym mocniejszym VR6 o pojemności 2,9 litra i mocy 190 koni.
I tak powstał samochód, który nie miał konkurencji w swojej klasie. Bo owszem, 6 cylindrów pojawiło się w BMW 323 Ti Compact, tylko że tutaj był napęd tylko na tył, przez to ten model nie zachowywał się jak gentleman, ale jak jakiś gówniarz, który stracił kontrolę tego, co wypił na imprezie. A Golf VR6 Synchro radził sobie idealnie w każdych warunkach, a do tego był dyskretny, szczególnie wersja Highline, gdzie stawał się takim tajnym agentem, bo tutaj logo jest dyskretniejsze, listwy zostały pomalowane pod kolor nadwozia, lampy przyciemnione, a we wnętrzu pełna skóra i wszystkie możliwe dodatki. I to właśnie ta wersja jest następcą pierwszego slipera, czyli Golfa 2 G60 Limited. Z tym, że tutaj jest coś ekstra, jest silnik, który nie warczy, jak w czterocylindrowym G60, ale grzmi i przy okazji gra piękną melodię. I tak Lancia stworzyła pierwszego hiperhatcha, Volkswagen pierwszego slipera. A co ty wybierasz? Wolisz dzikusy w stylu Lancia Delta HF Integrale, czy slipera jak Golf G60 Limited, czy VR6? Daj znać w komentarzu. Pamiętaj także o subie, bo to przecież jeszcze nie koniec naszej historii. Bo potem starano się połączyć dzikusa ze sliperem w jedną całość.